Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny, Carmen Bohon, Danusia, Sej, cześć. Danika smutna, ja wyjeżdżam za chwilę. You sad, because I'm going, huh? Idziemy tędy ze sobą. You will miss me? Or maybe I will be the one who will miss only. Może tylko ja będę tędy. You will miss me? Yeah? Okay, that's good. I will miss you too, baby. Kisz, kisz. Może jak wrócę, to Olivier już będzie z nami. Oby nie. Maybe when I come back, Olivier will be with us already. No. Idę coś zjeść. A, Lin już pracuje u nas na pełen etat, że tak powiem, bo dzieci. Wyjeżdżam, będzie pomagała Lin Danice. No, w tym okresie, kiedy mnie nie będzie, nie? No, a potem jak wrócę, to też będzie robić już cały czas. Będzie pomagać nam to trochę. Śniadanko. Chłopaki, ja to zrobiłem Danice wczoraj. W nocy naleśniki robiłem dla niej. Nigdy się ci nie jadła. Zrobiłem jej. Taki miała dystans. Nie wiedziała, czy to dobre, czy nie. Tym krewem filipińskim jeszcze polałem. Tak, coś w rodzaju śmietanki. Boże, aż jej się uszy trzęsły. I teraz dziewczyna już z rana za naleśniki, ale nauczyłem Danikę robić, także wie jak zrobić teraz. Danika, you know already how to make, eh? You will make when I'm not here? Can try. Good? Jak może być niedobre, jak Mario zrobił? Liczy, ile jeszcze jej zostało. Ja już się zbieram. Vanessa, come to daddy. Mówi do mnie cały czas, bye daddy, bye. O, masz ty. You okay? Say cześć, tu ja byłam. Jestem Vanessa. Jestem? Vanessa. Vanessa. Good. Miss you, daddy. You will miss me? Mówi już od rana, że będzie tenis. So sweet. Danusia, come to me. Danika już płakała, biedna. Mario wymyśla wyjazdy. No nie. Come, baby. Kisz, kisz. So you going with me, baby? Yeah? You taking some quarta with you, no? You have? Bye, bye, Vanessa. Danika idzie ze mną na dół. Rybkę musi kupić. Na ulicy często możecie spotkać, na motorkach jeżdżą Filipińczycy, sprzedają rybki, więc Danika idzie po rybki. Zapomniałem kamerę. Drugą. W sumie to jedna z ważniejszych rzeczy. Torby jakbym nie wziął, to ok, ale kamerę? Ona mi jest potrzebna do biroli, do shotów. Bye bye. Muzyka nadaje. Sąsiad chyba, o! Jakieś tańce urządza. Więc plan jest taki. Dzisiaj jest 25. Docieram do Cebu. I w sumie jutro 26 mam lot o 10 do Manili. W Manili spotykam się z Bartkiem, a 27 rano odbieramy Przemka z lotniska i lecimy na górę, w to miejsce, gdzie będzie ukrzyżowanie. A, you will miss me? Just wait, okay? With baby. Wait, until I come back, okay? Tu sobie usiądziemy. Danika czeka na rybki. No, ja na busa. Co on tu za rybki ma? How much per kilo? 140? Jakieś 10 zł pewnie. Okej. Thank you. Słuchajcie, mam busa.
Danisia, mordeńka, dawaj kisa. Kis, 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 kis. Come here. Ojej, I will miss you, okay? Just wait for me, okay? Wait. Call okay, him, call him. You didn't stop. I did. Okay, bye bye. Także jedziemy, panie i panowie. Fajna wyprawa przede mną. Bardzo się cieszę, że będę miał czas, okazję popodróżować z Martkiem, no i z Przemkiem, nie? Zawsze oglądałem Przemka filmy, także nie dość, że go poznam osobiście, to jeszcze będę no, prawie 2 tygodnie razem z nim w podróży, także mega, mega. Dojechaliśmy do Tobigon. Tam jest gdzieś port, muszę gdzieś tu bilety ogarnąć, już zapomniałem, gdzie się bilety kupuje. Dobra. Tam jest Tobigon. Yes, yes. Jakbyście kiedyś podróżowali z Tobigon z Bohol do Cebu, to tutaj macie rozkład. Cennik. Zajmuje kobiecie sprzedaż biletu około 15 minut na jedną osobę. Normalnie tragedia. Już długo nie podróżowałem, dlatego zaczynają mnie irytować znowu te rzeczy. Po jakimś czasie się przyzwyczaicie, że tutaj na Filipinach po prostu tak to wygląda. Jeszcze na prom nie zdążę, przez to, że ona jest tak powolna. Udało się. W końcu. Ale że mam jeszcze trochę czasu. Salamat. Jeszcze dobrze nie wyjechałem, a już mi się tęskni. Cały czas w Tobigon. Can I have some water? You have cold? Like, yeah. Ila? 25. Trzeba poczekać. Pora lunchu. Mnóstwo osób. Yeah. Już mi oferują dziewczyny. Salama. A? Okay. No to jest kalamaj, kalamaj. Wczoraj to nagrywałem. A idę sobie tutaj, usiądę po drugiej stronie. Nie chce mi się do portu iść, bo tam muszę. O, już wejdę, to już nie mogę wyjść. Aj. Chłopaki w szachy. Szachy grają. Relaksik. Takie motorki. BMW 1000. Tu takie cuda, nowy terminal. A tu ten stary jest, więc... No ładnie, ładnie to zrobili. Brawo, brawo. Hello, sir. Hello. Afternoon. Ticket. Yeah? Wait for boarding announcement. Okay, okay. Okay. You want to check bags, no? Yeah. Mojej łódki jeszcze nie ma. The fast cut is not here yet. It's already here. Ah, that one there. Słuchajcie, taka wyprawa do Cebu, to pół dnia się schodzi. Łódka zawsze się spóźni. To nie jest tak, że na czas tu łódki przypływają. Nie, nie, nie. 30 minut to standard. Czasem godzina, dwie. Kiedyś 8 godzin prawie czekałem w Sikihor na łódkę. Ale coś z pogodą wtedy było nie tak, więc... Kiedyś tą łódką płynąłem, to mnie tak wytrząchało, że mi się po prostu odechciało już pływać do Cebu. Pierwszy raz płynąłem tą łódką. Tragedia. You need help? No. Business class. Kanapki. Ale mi nie wolno. Tragedia. A zjadłem coś. Już zgłodniałem. Wybrałem sobie biznes klasę, żeby mieć spokój. A tutaj dzieci dookoła i płaczą. Ale mnie też to czeka zaraz, widzę. Luzik. Pełno dzieci tu.
O. O. Muszę się przyzwyczajać. Stoper. A w ogóle biznes klasa chyba z 430 peso, nie wiem, nawet nie całe 10, nie 10 dolarów. Idziemy zobaczyć na zewnątrz. Można wyjść? Można. Tam jaka wysepka. Co to za wysepka jest? Muszę sprawdzić na mapie. Cebu, chyba deszcz pada w Cebu. A tam znowu jeszcze jakaś inna. Czwarta godzina. Dotarłem do Cebu. Trzeba się teraz dostać do hotelu. Słuchajcie, jak będziecie w takich dużych miastach na Filipinach, Cebu, no Manila, Duma, nie wiem jak Duma w sumie, z Graba korzystajcie, jeżeli chcecie taksówkę. Żeby was nie oskubali. 8729. Dobra, mam. Nie, niech. Idę na zakupy, muszę kupić sobie ładowarkę do telefonu. Cebu nocą, patrzcie. Jak Warszawa. Pełno samochodów. Hej, hej, no. No, salamat. Robinson. Sprawdzanie zawsze przed wejściem. Hello! Hi guys! Welcome to his vlog! He's purchasing this one! Ładowarka kupiona. Znaczy słuchajcie, mam dwie ładowarki, ale mam tyle baterii. Plus jeszcze ten system do mikrofonu. I po prostu muszę długo czekać, aż mi się wszystko naładuje. Okej. Okay. Welcome to the Philippines. Dzięki. Chciałem sobie spodenki jeszcze kupić jedno, ale... Ja to chyba jakiś staroświecki jestem, bo nic mi się nie podoba. Słuchajcie, jest godzina 9 wieczorem.